Witajcie, tu Bella. Dzisiaj, och tak, dzisiaj muszę załatwić bardzo, ale to bardzo pilną sprawę. Troszkę mi głupio się przyznać, ale z tego całego zamieszania zapomniałam kompletnie oddać książki do biblioteki. O, dlatego właśnie muszę dzisiaj ją zwrócić. Mam nadzieję, że pani Crowley będzie w dobrym humorze i nie będzie dużo na mnie krzyczeć. Puk, 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 halo, halo, jest tu kto? Och, och, halo, pani Crowley? Zaczekam chwilkę, może wtedy ją znajdę, ale zaraz. Och, Ken, witaj! Och, Bella, już dawno ciebie tu nie widzieliśmy. Szkoda, powinnaś odwiedzać nas o wiele częściej. Bez ciebie ta biblioteka jest taka pusta. Mogę ci jakoś pomóc? Jak wiesz, ja znam każdy kąt tego budynku. Pracuję z panią Crowley już... Ojejka, to chyba już będą 2 miesiące. Dlatego, jeżeli czegoś chcesz, wystarczy tylko powiedzieć. Och, Ken, to wspaniale, bo widzisz, mam taki mały problem. Pomyślałam, że mógłbyś mi pomóc. I właśnie dlatego szukam tutaj kogoś, kto wskazałby mi dobrą drogę. Przyszłam oddać książkę, ale wiesz, trochę za długo ją trzymałam i teraz nie wiem, do kogo mam się zgłosić, żeby jakoś nadrobić te straty. Mogę nawet zapłacić, albo wiem, mogę wam jakoś pomóc. Bello, wiesz, takie rzeczy to najlepiej uzgadniać z panią Crowley, ale zaraz, wydaje mi się, że gdzieś ją tu widziałem. Poszukajmy jej razem, a wtedy wszystko się wyjaśni. To jedynie mogę ci obiecać. Byłam pewna, że słyszę tu jakieś hałasy. Och, a gdzie poszanowanie dla ciszy? Ludzie przychodzą tu przecież się uczyć i czytać. Och, no gdzie się podziały te łobuzy? Muszę wszystkim się zająć. Och, tak. Ken, gdzie jesteś? Och, dlaczego przy biurku go nie ma? Och. Och, panu Crowley, już jestem. Przyszedłem najszybciej jak mogłem. Spotkałem po drodze Bellę. Chciałaby ona oddać książkę, ale to musi ona z panią porozmawiać. Pani zawsze wie, co robić w takich sytuacjach. Och, no dobrze, to w takim razie zawołaj ją do mnie. Bardzo chętnie z nią porozmawiam. Och, witam panna Crowley. Bardzo przepraszam za kłopot. I pomyślałam sobie, że przez to, że zbyt długo trzymałam tą książkę i inni nie mogli jej wypożyczyć, mogłabym to jakoś odpracować. Z wielką chęcią bym wam tutaj pomogła. Och tak, książki to, co najbardziej lubię robić w wolnym czasie. Mogłabym czytać je wszystkie, układać, och, po prostu być wśród nich. To jak możemy zrobić taki układ? Och, przecież to żaden kłopot, kochana. Pamiętaj, jesteś u nas zawsze mile widziana. Praca z tobą to będzie przyjemność. Po prostu wybierz sobie, kiedy będziesz mogła przyjść. I o, jeśli chcesz, wiem, zajmij się naszą akcją promocyjną. To będzie naprawdę bardzo wielkie przedsięwzięcie. Dlatego każda pomoc mile widziana. Ken, no chodź tutaj. Panno Crowley, co chciałaby mi pani powiedzieć? Ach, jak to, co głuptasie? Dlaczego od razu nie powiedziałeś Belli, że oczywiście, że nie musi się nawet niczym martwić? Och, co jest ciebie wyrośnie? No nie, ty się niczego ode mnie nie nauczyłeś. Ale pani sama mówiła, żebym czekał na panią z każdą decyzją. Och,
oczywiście, ale nie taką głuptasię. Och, co ja mam tutaj z nim zrobić? Och, to wspaniale, że panna Crowley zgodziła się, żebym troszkę spędziła tutaj więcej czasu. A, kamień spadł mi z serca. No dobrze, to w takim razie ja wracam do zamku i już przygotowuję jakieś nowe pomysły. Do zobaczenia, dzieciaki. Pa, pa!